Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli pierwszy nasz mecz po All-Star Break. W All-Star Break był naprawdę bardzo udany. Trzeci rok z rzędu wygraliśmy Free Point Contest i też zostałem MVP meczu gwiazd, więc też kolejne osiągnięcie, które mogę sobie dopisać do dorobku. Pierwszy mecz, który mam tutaj, będzie z Suns, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale czy to jest mecz, który mnie interesuje, by zagrać? O, to jest pytanie. Chyba szczerze nie. Jest potencjał jeszcze 50 zwycięstw w sezonie. Ale, no nie wiem, ja tak właśnie mówiłem, ja gram mecze, które mnie interesują i całkiem szczerze niezbyt mnie interesuje ten mecz, więc po prostu go przesymulujemy. 124-107 wygrywamy, super. 46 punktów od Kobe'ego Jordana. Wembenia ma 20 punktów. A jedna rzecz, w sumie właśnie, jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Nie możemy już oczywiście być po trade deadline, nie możemy robić wymian, ale możemy robić suggest free agents w pierwszy raz w tym roku, więc mogę zasugerować, aby kogo zarząd potencjalnie mógłby potencjalnie właśnie wziąć do nas, aby jako wolnego agenta podpisać, więc to jest coś, nad czym myślałem. I tak, jeśli chodzi o kontrakty, zerknąłem na kontrakty i jedynie z naszej podstawowej piątki, osoba, która ma zagwarantowany kontrakt na następny sezon, to jest prawdopodobnie Wiktor, bo ja nie mam, ale ja podpiszę na następny rok, więc ja na pewno będę. Wemby ma team option, więc no, więc myślę, że na pewno jakby Spurs muszą to wykorzystać. Paul George ma player option. Zakładam, że jeśli jest szczęśliwy, to podpisze ten player, to weźmie ten player option. Tym bardziej, że to jest bardzo fajny kontrakt. Patrz na to, ile już ma lat i jaki ma overall. Okoro nie ma kontraktu. Sochan nie ma kontraktu. To są te dwójki, które nie mają kontraktu. Keldon Johnson ma kontrakt. Mark Williams nie ma kontraktu. Braham nie ma kontraktu. Palmer tutaj ma te team option, więc no, niektórzy zawodnicy nie mają kontraktów. To jest taka jedna istotna rzecz. No i kogo potencjalnie jako free agentów? Mamy tutaj na przykład takich zawodników jak Luka, Kevin Durant na przykład. I sam nie wiem jeszcze, kogo bym potencjalnie chciał. Jeśli chodzi o point guard, to pozycję oczywiście, no to wiadomo, że ja jestem, więc nie potrzebuję tutaj żadnego point guarda obok, można tak powiedzieć. Co jeszcze tutaj właśnie? Jeśli chodzi o pozycję centra, Wemby i załóżmy, że Mark Williams odejdzie, to nie będzie taka, myślę, że duża strata. W takim sensie, żeby to nie jest nie do zastąpienia zawodnik. Jeśli chodzi o centrum, to potencjalnie mógłbym przed, nie wiem, na przykład Clint'a Capela, żeby podpisał zespół, bo właśnie to jest ten problem, że ja nie wiem, czy oni chcą podpisać Marka Williamsa, czy nie. Jakbym wiedział, że na przykład jakbym mógł wiedzieć, jakby mi powiedzieli, chcę podpisać Marka Williamsa, to spoko. Ale wydaje mi się, że patrząc na jego wiek, kontrakt, to się chyba nie uda. A Capela nie powinien dużo oczekiwać, dlatego właśnie myślę nad tym. I powiem właśnie, żeby zespół, właśnie, a choć tutaj mam tylko trzech zawodników, które mogę zasugerować, Capela to jest jedna z tych opcji. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Może powinienem się skupić na bardziej shooting guardach, small forwardach. Kogo potencjalnie bym chciał widzieć razem w zespole? Bo mamy Paula George'a, który może grać jako small forward i shooting guard, więc mogę też podpisać albo small forwarda, albo shooting guarda. Mikal Bridges mógłby być ciekawym zawodnikiem, który mógłby nam spasować. Myślę, że zrobię też w ogóle, tak sobie myślę, że zrobię chyba jakąś ankietę, gdzie właśnie powrzucam niektórych zawodników i właśnie zobaczymy. Jeśli chodzi o small forward, tutaj w sumie nie ma nikogo ciekawego, bo Brandon Miller będzie ogromny, chciał kontrakt, plus on zostanie pewnie z Hornets. Myślę, że nie będzie nigdzie chciał odchodzić. On ma team option też na ten rok. Middleton niezbyt, Griffin, no niezbyt mnie small forward tutaj interesuje, więc pewnie jak już miałbym coś dobrać, to shooting guard, więc pewnie z tych shooting guardów jakieś opcje niektóre tutaj da, na przykład właśnie Mikal Bridges może być opcją. Devin Vassell powracający do San Antonio. Jest tutaj kilka opcji, jest tutaj na pewno kilka opcji. Więc wydaje mi się, że jednego tutaj zawodnika podpiszemy. A kogo jeszcze bym potencjalnie? Widziałem właśnie jednego zawodnika. Russell Westbrook jest tutaj. 37 lat, 79 overalla. Będzie na pewno na minimum dealu, więc nie ukrywam, że chciałem takim małym kontrakcie Westbrooka u siebie w San Antonio. Chciałem właśnie takich starszych jakichś zawodników, dlatego Westbrook też jest jeden z zawodników, którego bym brał jako cel. Durant to będzie za ciężko, dalej będzie się duży kontrakt, nie ma sensu, myślę, więc nie. A z tych jeszcze takich ciekawych zawodników, to Drew Holiday potencjalnie, ale jak mamy Westbrooka, to nie potrzebujemy Drew Holidaya, więc takich starszych zawodników, których z miłą chęcią bym jeszcze zobaczył, na przykład u nas, to nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj tak jest. No nie wiem, tutaj właśnie Westbrooka bardzo lubię, dlatego bym go potencjalnie chciał tutaj zobaczyć, a tych innych zawodników, to nie wiem, tutaj nie widzę zbytnio jakichś takich zawodników, którzy... Andrzej Drummond jako rezerwowy center, to też byłaby opcja, myślę, że Drummond też mógł być ciekawą opcją. Dlatego sugeruję Westbrooka i
Westbrooka i Drummonda zasugerujemy, a ostatnie miejsce będzie zasugerowane tym zawodnikiem, który wygra właśnie ankietę. Tak? Myślę, że to zrobimy. Myślę, że tak to będzie wyglądało. A więc zasugerujmy tych dwóch, a właśnie potem jeszcze zasugerujemy jednego tutaj. No a teraz możemy kontynuować. A więc kolejny mecz to jest mecz z Lakers. Lakers wyglądałem w tym roku okropnie. Jest mecz w Crypto.com Arena, ale tak mówię, nie wyglądałem w ogóle ciekawie do walki, więc przesymulujmy. Nie to, nie, do playoff jeszcze nie. 130-93, Kobe Jordan 40-punktowy triple-double tutaj. Utah Jazz. Z jednej strony chciałbym właśnie po każdym meczu wychodzić, bo wtedy czasami się różne key gamey pokazują. Ale właśnie nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli jakiś jeszcze key game. Nie zapowiada się, byśmy mieli jakiegoś key game'a jeszcze. No na pewno jakiś zagramy mecz jeszcze przed tym. Nie chcę, aby, żeby był All-Star Break, mecz i znowu playoffs jakby. Utah też nie wyglądałem ciekawie, też nie wyglądałem ciekawie. 164, 118, 30 punktów Kobiego, Denver Nuggets. Ball Arena Nuggets mają miejsce siódme. Z Blazers graliśmy z dwa razy, więc z nimi na pewno nie będę grał. Bucks nie wygląda najciekawiej. Grizzlies tutaj są. Warriors. Warriors tutaj są na przykład. Denver czy... Myślę, żebym zagrał mecz z Denver. Ten mecz pewnie bym symulował. I z Warriors potem na przykład, potem jeden z dwóch meczów z Warriors. No jeszcze jakbyśmy tutaj mecze wybrali sobie jakby. Pelicans na pewno to byłoby ciekawe, Pelicans są mocni. Jeszcze jakiś mecz sobie wybierzemy. No nie wiem, zakładam, że ten film będzie kiedy wrzucony. Ten film będzie wrzucony chyba w czwartek, więc zakładam, że gdzieś... No nie wiem, jeśli nie będą nagle key game'y, to za niedługo będziemy na pewno zaczynali playoffs. A tak właśnie już mówiłem, zawsze chcę w miarę jakąś tam przerwę. Ostatnie playoffs chyba były z... gdzieś chyba 15. Chyba 15 marca wrzucałem ostatni odcinek, więc gdzieś właśnie fajnie, bo tak było, jakby był tak, nie wiem, maksymalnie miesiąc przerwy między jednym a drugim, bo jednak właśnie chcę, żeby troszeczkę była ta różnica. Nie chcę właśnie tak, że mówię, żeby to było playoffs, z dwa mecze, znowu playoffs, jakby. Dlatego myślę, że ten mecz z Denver sobie zagramy, zwłaszcza, że to jest Ball Arenie, a w meczach u siebie, jakby nie chcę zbytnio grać, bo u siebie jeszcze się nie raz rozegrałem te mecze, więc Ball Arena, myślę, że właśnie tak, że mówię, ten mecz sobie bym zagrał, ten mecz. Zagram sobie, zobaczymy, jak sobie poradzimy w meczu z Denver Nuggets. Nie ma tutaj żadnych key game, bo jesteśmy gotowi na to spotkanie, więc możemy przejść do tego meczu z Denver Nuggets. Ostatni nasz mecz pamiętam, że był dość ciekawy. To był dość ciekawy nasz ostatni mecz i nie było to łatwe. To był chyba też jeszcze w in-season turnamencie mecz, też dlatego też było ciekawie. Denver to jest zespół, który troszkę tam ma zmian. Jest dalej główna gwiazda, czyli Nikola Jokić, ale troszkę tam pozmieniali. I to, że pamiętam, nie wiem, czy Jamal Murray tam w ogóle dalej jest. Mieli tam ostatnio dwóch rookies w line-upie, więc to też na pewno właśnie taka malutka zmiana odnośnie Denver. Zobaczymy, jak dzisiaj będą wyglądali. Kto dzisiaj u nich będzie grał, a kto nie. Czy będziemy mogli startować. Jest Gordon, jest chyba Jokić, tak, jest Gordon, jest Jokić, jest Klay Thompson, wow, Klaya Thompsona nie było w Denver, jestem dość przekonany, że Klaya Thompsona nie było w Denver, ale jest, jest tutaj też, czyli już mamy zmiany, już to nie wygląda aż tak jakby rookies, można powiedzieć, tak wielu ich nie ma. Łatwa trójka, powinna to być łatwa trójka, po dwóch, to powinna być łatwa trójka. Wydaje mi się, że w ogóle pasek powinien być znacznie szerszy, mam wrażenie, nie wiem, może mi się tak wydaje, ale... Patrz na to, jak była ta sytuacja łatwa, to po pierwsze powinien trafić, wiadomo, nie mam wymówki, ale wydaje mi się, że to nie powinno być aż takie szerokie. Sochan i Jokić, to niedobrze. De'Anthony Melton, trafia niestety. Chciałem Jokicia, więc chciałem pomóc Sochanowi, ale nie opłaciło się to ostatecznie. Czyli mam jednego rookiego, tak? Jednego mam rookiego teraz w line-upie. To jest faul, tak, to jest faul De'Anthony Melton'a. To jest faul ponownie. I De'Anthony Melton sobie usiądzie na ławce, bo niecały minutę już zagrał i jest, musi być na ławce znowu. Może nie znowu, ale musi być po prostu na ławce. Ale jup, pięknie. Tym razem Jokić mam wrażenie, że był troszkę bardziej oddalony od kosza. Dlatego poczułem się teraz bardziej pewnie, że możemy to wykończyć. I to zrobiliśmy. Jokić.
Niedawno mieliśmy ten pojedynek Wemby kontra Jokić, który był naprawdę absolutnie fenomenalny. Jokić 40 punktów zdobył, Wemby miał 9 bloków. Blok Wembiego, piłka będzie ich, ale właśnie, a tak, muszę rzucać, tak, muszę rzucać. Klay Thompson z połowy, to byłoby legendarne, gdyby to trafił. Paul George, pięknie rozegrana akcja i łatwy tutaj layup, 4-3. Zdawał się dobry blok Wembiego, naprawdę ten blok Wembiego zrobił tą całą sytuację. Gdyby nie blok Wembiego, to by to coś wszystko tutaj nie udało. Trójkę Klaya. Ten Klay w Denver ciekawie naprawdę wygląda. Ma takiego już shootera, między innymi właśnie Michaela Portera, który jest takim no głównie shooterem tak naprawdę. To byłoby, no byłoby ciekawe na pewno. Michael Porter. Jeremy Sochan, nie byłem fanem tej trójki i właśnie nie trafiam. A to jest Theo Maledon, tak w ogóle miałem przez wrażenie, że on jest stworzony, ale to jest chyba Theo Maledon, albo ma nazwisko takie. Maledon. I trafia, no niestety, ponownie, Paul George, no ponownie, byłem pewny, że po prostu on ma te punkty dla jakiejś, ja chciałem przeszkodzić. A zawsze to może zawodnik się pomylić właśnie, Maledon na przykład Klaya to wątpię, że zostawia wolnego na przykład. Ale Maledon, poczułem właśnie, że to może być szansa, mamy alley-oopa, pierwsza nasza asysta w tym meczu. Collins, będzie tutaj próbował wchodzić pod kosz, Wemby, wycina troszkę lepiej, blok jednak na Jokiciu, Wembanyama. Jamie Sochan, wejście pod kosz, albo pół dystans też może być. Dobra, jest, bałem się tylko właśnie tak patrzeć, żebyś czasem naprawdę nie czekał za długo tutaj, ale nie czekał za długo, dobrze to wycelował i Jeremy zdobywa punkty. Super, naprawdę nienawidzę tego. To jest Jokić, a ja jestem dużo mniejszy od niego i nie wpadłem na jego dużą prędkość. To jest flop, on się podłożył. Uwielbiam Jokicia w rzeczywistości, ale tutaj się po prostu podłożył, takie są fakty. Gordon jeszcze, a nie, no nie wykończył tego, ale ma piłkę. Byłem 100% pewien, że nie będzie o tej piłki. Klay, ciężka trójka. Dlatego właśnie czułem, że nie trafi. Isaac Okoro. Szybka trójka, to powinno wpaść, nie? Myślałem, że to powinno wpaść, ale... Mam wrażenie, że też ten zielony pasek mi się, zielony, jakby ten szczyt mi się z tym białym tutaj, taki jasny był ten zielony i tu też takie właśnie parkiet mają, żeby się troszkę to zmyło i nawet nie widziałem dokładnie, czy trafiłem na dobrze, ale wydawało mi się, że trafiłem na tyle dobrze. Wemby, pięknie, a jednak nie. I też nie. No, wydawało mi się, że ta pierwsza próba będzie łatwa dla niego do wykończenia. Pomyliliśmy się tutaj. Klay Thompson to jest trójka, a jednak nie, wow. Klay Thompson taka trójka wpada. Piękne wejście pod kosz, dobry timing tego podania i mamy ponownie prowadzenie. Klay Thompson, tym razem trójka, wpada, tak, tym razem Klay trafia. Wembanyama. Wemby. Piękny, ależ fenomenalny pump fake, naprawdę. Fenomenalny pump fake. Theo Maledon, screen od Gordona. Aaron Gordon ponownie, Klay Thompson. Klay przy piłce. Jokić kontra Wemby. Nie widzieliśmy zbytnio właśnie pod naszym koszem tych pojedynków na razie tutaj. Ależ Gordon jakby... Po pierwsze, czy Jeremy tam zostawił Gordona, żeby zrobić podwójne krycie? Bo jakby w życiu nie powinniście próbować w ogóle robić podwójnego krycia na Jokicie. Jakby Wemby wystarczy. Wemby w zupełności wystarczy, naprawdę. Okoro, mam troszkę miejsca, ale
Jeszcze Okoro, nie ma faulu, nie trafia też i nie zbiera niestety. Szkoda. Maledon, nie trafia, mamy tu naszą zbiórkę Wemby. Dobra, piłka do nas, wejście pod kosz, łatwy wsad. Widziałem od razu, jak Wemby się ustawił, że tam jest dla mnie miejsce, żeby wejść. Poprosił go o tą piłkę i żeby zdobyć punkty. Out of bounds? Strasznie prosty błąd Jokicia, który właśnie ofensywnie nie wygląda jak jakaś bestia dzisiaj, na razie mam wrażenie. Mark Williams teraz się pojawia na parkiecie. Jeremy Sochan jeszcze nie złapie niestety już tutaj. Ale już to Gordona, no niestety zniszczyłem tą sytuację. Myślałem, że to się wszystko uda tam, ale jednak się przeliczyłem. Teraz dobre wejście pod kosz i nas nie zatrzymuje Gordon, którego bardziej się, no już najbardziej się jego obawiałem właśnie, że to on może mnie potencjalnie zatrzymać. Hollins. Muszę biegać z tym klejem, bo tylko czeka, żeby sobie znaleźć okazję na łatwą trójkę. Hollins. Nie trafia. Mark Williams zbiera. Widziałem zbytnio w akcji jeszcze pola George'a. Pięknie, ale to jest coś, nie wiem. Właśnie to jest to, że to jest dobry rzut, bo w dobre miejsce, ale rzut nie jest najlepszy, bo po prostu jest za daleko. Jest po prostu za daleko. Nie trafia, dobra, dobra obrona Jeremiego. Mark Williams. I strata, naprawdę. Bardzo dużo prostych strat. Bardzo dużo prostych strat. My schodzimy za ławkę, sobie odpoczniemy. Wracamy do gry. Wynik to 36-31 dla nich, a więc nagle się stawiają. Czuję, że to nie będzie już nic prostego, bo jednak dalej to jest, nie jest zły zespół, naprawdę. Dalej to nie jest zły zespół. Powiem, że troszkę się pozmieniało, to i tak to nie jest zły zespół. Oj nie, jakby mój zawodnik w ogóle się nie wybił, to jest też niefajne, że jakby jakby próbuję tam zrobić cokolwiek, ona się nie wybija. Dobra. A jest Okoro. Weźcie pod kosz. Pomyłka niestety tutaj nie trafia. Szkoda, szkoda. Bardzo małe takie sytuacje, nie jest przyjemne. Oj, teraz Jokic i Isaac Okoro. Dobrze, tutaj oddanie piłki jest. McLaughlin. Zach Collins i Jokic ponownie. Jeszcze znajdę tutaj Peytona Watsona, który tą trójkę poduje. Dlatego właśnie warto przestawić. Jak nie jest to jakiś zawodnik, który naprawdę jest pewniakiem na trójkę, to warto go czasami może zostawić. Wemby. Użyj może screena. Wemby, użyj tego screena. Dobra, może tego też użyć screena. Pół dystans spada. Super. Dobrze, że przynajmniej użył screena, nie próbował jakoś tak rzucać bez właśnie przez jakiegoś screena, tylko tak po prostu tutaj przed zawodnika. Christian Brown trójka, też pudło. Więc jak widać ponownie, jak Wemby nie broni tutaj Jokicia, no to warto. And one, foul, pięknie, pięknie. Foul McLaughlina tutaj i mamy jeszcze rzut osobisty. Jak właśnie Wemby nie jest, powiem tak, jak Wemby jest z Jokiciem, nie ważcie się robić podwójnego krycia. Jeśli jest, na przykład w tym line-upie, jeśli jest Mark Williams, nie róbcie podwójnego krycia. Ale jeśli jestem ja, Okoro, po prostu jeśli no Wemby nie kryje i nie ma Williamsa, no najczęściej, bardzo rzadko gramy takim line-upem, że mamy dwóch centrów, więc jeśli Wemby nie kryje Jokicia, to róbcie podwójne krycie, ale jak Wemby kryje, to nie próbujcie robić podwójne krycie, po prostu to jest dość, wydaje mi się, proste. Muszą rzucać, dlatego też nie trafiają, bo nie był to zbyt przygotowany rzut. Wemby ma miejsce, trójka, właśnie to nie są te trójki, które lubię widzieć od Wiktora, ale właśnie to jest magia Wiktora, że on te trójki czasami potrafi trafić. Takie naprawdę trójki, które wyglądają, jakby była to zbyt pochopna decyzja. Gordon. Peyton Watson. Aaron Gordon rzuca trójkę. Właśnie, to było dość szokujące, bym powiedział troszeczkę.
Zawsze, że miał dobrego zawodnika, że miał Wembiego tam. Keldon. Pół dystans jest Wemby jeszcze w razie czego i tam właśnie po to jest Keldon. Keldon ta strójka, ale pudło znowu. Jak w jednej trafiłeś Keldon, to przydałoby się drugie przynajmniej trafić. D'Anton Melton. D'Anton Melton trójka, nie trafia, Wemby zbiera. Wemby, no właśnie jestem fanem takich trójek, gdzie po prostu mam wrażenie, że naprawdę on robi to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ma mniejszego zawodnika przed sobą. Tylko i wyłącznie dlatego tą trójkę rzuca. A najczęściej chce, żeby zawodnik rzucał trójkę, bo ma dobre miejsce, jakby, można powiedzieć, a nie, że ma małego zawodnika po prostu i sobie rzuci, bo jest mały zawodnik. D'Anton Melton podaje do Jokicia, Jokic musi rzucać, Jokic. To jest stan Nikola Jokic, naprawdę, nie jestem zaszokowany, że on to trafia. Ile razy, w serii z Lakers, pamiętam, w poprzednim roku w playoffs, on przecież dwa rzuty takie oddał, gdzie takie wydawało się, że nie ma szans, że to wpadnie, a jakiś student to wpadł. To jest naprawdę taki rzut, który Nikola Jokic naprawdę umie trafić. Czy to z Game Winner z Warriors, który trafił ten sezon, absolutnie niesamowite, z połowy, od tablicy. No, Jokic potrafi rzucić takie rzuty, które wydają się, że nie ma szans, żeby to wpadło, a jednak to wpada. Nagle zbiorą timeout, mamy dwa punkty przewagi nad nimi. Jokic i Wemby. W takiej właśnie sytuacji nie mam podwojonego krycia, bo nie potrzebuję tego Wemby. Jokic. Nie widzieliśmy za dużo, żeby zdobywał punktów. No myślę, że między innymi dlatego. I dlatego. I mamy piłkę. Pięknie. Właśnie między innymi dlatego on nie zdobywa tyle punktów, bo po prostu jest tam najlepszy obrońca na świecie, czyli Victor Wembanyama. Paul George jednak się troszkę pośpieszył tą decyzją. Teraz właśnie przed musimy uważać na illegal screen, tak? Tak, to jest illegal screen D'Antonego Meltona. A my akurat tam mogli mieć dobrą sytuację bardzo, więc niedobrze dla nich naprawdę bardzo ten illegal screen. Tam Jokic chyba był z Isaaciem Okoro, więc wystarczyło do niego tę piłkę podać i musielibyśmy pewnie się otworzyć na jakąś trójkę potencjalnie. To wtrafiamy i end one jeszcze. Fauluje Klay Thompson. Kolejna szansa w tym meczu na end one, jeśli tylko teraz trafimy ten rzut osobisty. I to robimy pięknie. 18 punkt zdobyty. Naprawdę miło się dość gra, mi przynajmniej ofensywnie, jakby nie znajduje jakichś takich dużych problemów z zdobywaniem punktów. Christian Brown trójka. Nie trafia. Mamy piątą zbiórkę. Keldon. Keldon step back, Keldon nie trafia. Uwaga, Klejaty właśnie. Jeśli ja mam faul, miałem mówić, że jeśli ja mam faul, bo ja dosłownie nic nie kliknę, ale co on faulował? Niestety Klay Thompson, ale on nie trafia, dobra, więc on nie ma end one wykorzystanego. To miał być do Keldona, ale się nie udało. No dobra. Nie tak to miało właśnie wyjść, ale powiem co jeszcze z tego zrobić. Szybko tylko teraz już taki screen dla Paula George'a. No właśnie, tylko Paul George niestety no nie, jakby nie posłuchał się, nie poczekał tego screen, którego chciałem zrobić. Z jednej strony rozumiem, że jakby czas mu nie pozwalał, z drugiej jakby widać było, że tam przychodzą do niego, więc fajnie by poczekał. Klay. Ten screen Collinsa był dobry. Sochan. Mamy zbiórkę. Dobra, myślałem, że ja będę tam faul, ale nie. Isaac Okoro. Dobra, podanie do nas. Mamy wsad, 20 punkt zdobyty. Szósta zbiórka. Potencjalnie trzeba patrzeć na potencjalny triple-double. Może. Zobaczymy, czy będzie kolejny triple-double w karierze. Łatwe punkty dla Hollinsa, bo no nie miał nikogo przy sobie dosłownie do samego końca tutaj. Ja tutaj przez screenerów. Tam kolejne punkty. Nie miałem screena dobrego. Wolałem pójść po dwa punkty niż rzucać trójkę bez pomysłu nawet zbytniego.
Klay Thompson, no to jest trójka. Nie dałem rady tam, nie zdążyłem tam wrócić na pozycję. Ja mam tak troszkę tak dyskretnie, może powiedzieć, za tym screenem, znaczy Aaron Gordon tam sobie wybiegł. Illegal screen. Ruszałem się troszkę, bo Paul George jakby tam się kierował tamtą stronę, więc kierowałem też się do niego, jakby tam, gdzie on chciał iść. I dlatego zdobyłem tego niepotrzebnego illegal screena. Nie powinienem, w sumie już nie będę prowadzić tych skill, bo mam już dwa faule. Oj, dałem się nabrać tego fadeawaya i Klay trafi. Byłem 100% pewny, że Gordon rzuca fadeawaya, chciałem zrobić biurkę i się tak nabrałem na to. Mamy Marka Williamsa, no dobra, jest jakiś realny screener, może powiedzieć dobry, ale pójdziemy po asystę. Czwarta nasza asysta. Jednak właśnie potrzebuję screena po prostu dobrego, żeby mieć możliwość rzutu. Będą musieli coś za chwilkę już robić. Peyton Watson musi się zdecydować na coś. Ale Jup, kompletnie celny. To muszą być łatwe punkty i tak właśnie jest. Bez problemu. Wolałem nie kombinować, nie szukać jakiejś trójki, nie szukać jakby czegokolwiek. Po prostu widziałem przed sobą wolną drogę, kosz i tyle. Więcej nie myślałem, nie chciałem przekombinować tej sytuacji. Collins nie trafia, Mark Williams zbiera. Nie ukrywam, że liczyłem, że miał miejsce. Myślałem, że ci zawodnicy by pójdą dalej naprzód i mnie zostałem tutaj, ale się przeliczyłem, niestety. A już tutaj Klay mi się troszkę jakby... Przecież się zablokowała na tym zawodniku. Klay rzuca, Klay trafia. Ciężki rzut, no ale może, no zobaczmy, wątpię, ale może, a jednak jest trójka, mamy trójkę, nie buzzer beater, ale to trójka, więc to nie obchodzi mnie, czy buzzer beater, czy nie, 5 punktów przewagi na Denver, to jest ciekawy mecz i jakby, nie ukrywam, że się cieszę, że to jest taki mecz, bo nie chciałem, żebym miał mecz, że akurat, bo to akurat ten już wybrałem, bo właśnie czułem, że to będzie ciekawy mecz i dobrze to wyczułem. Bo właśnie nie chciałem czegoś takiego, że dam ten mecz, a tu nagle zrobimy im blowout na przykład, bo to nie byłoby aż takiego zbyt ciekawego meczu. Ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, czasami mecz, w którym wydaje się, że nie będzie blowout, jest blowout, albo na odwrót, więc nigdy nie wiadomo, ale jak na razie nie żałuję tej decyzji, że tutaj, że ten mecz wybrałem, żeby zagrać. Tak właśnie mówię, no to jest sezon i następny sezon pewnie tak będą wyglądały, że będę grał po prostu mecze, które interesują mnie po prostu, albo key game'y, albo mecze, które mnie po prostu interesują i tak myślę, że będę to w miarę robił. Nie zdążyłem zobaczyć, ile tam Jokic ma punktów, ale mam wrażenie, że nie ma jakiegoś dobrego meczu. No chyba, że zdobywał punkty, może jak ja byłem na ławce, może wtedy zdobywał te punkty potencjalnie. Player of the Week, Eastern Conference, Tatum, Western Conference chyba nie muszę zgadywać, a jednak powiem, że byłem dość pewny siebie. Patrz na to, że jak average'uje się 45 punktów przez miesiąc, przez cały sezon, to zwykle oznacza to, że w tydzień jest się w niesamowitym gazie. Ale gratulacje Shaya, który jest tutaj najlepszym zawodnikiem tego tygodnia. Czyli ma jakiś, no tak myślałem, że właśnie jakiś nie ma za dużo tych punktów, 6 punktów. Nie przypominam sobie, jaki ja widziałem, jak on zdobywał. Naprawdę nie przypominam sobie zbytnio, więc to jest to, o czym mówiłem. Nie wydaje mi się, że jakiś naprawdę jest chętny walki z Wembym pod koszem. W rzeczywistości się nie bał i to jest coś, za co też należy nie przejść koło tego obojętnie. I tego rzut, naprawdę tego, jak on wysoko wyrzuca te rzuty, bo jakby no wiadomo, że też Wemby, więc wiadomo, że trzeba to wyrzucić wysoko, bo ma ten zasięg, żeby to łatwo zablokować, ale to jest naprawdę niesamowite, jak oglądałem właśnie ten mecz, jak sobie Wemby radził, jakby jak sobie, jak Jokic, wiadomo, że to tam był zablokowany, raz na pewno, ale czy dwa razy nie był zablokowany, mam wrażenie, że dwa razy został zablokowany, no ale ciężko jest nie być zablokowany przez takiego gościa, ale i tak naprawdę radził sobie ogólnie dobrze. O, szkoda, że to, może Alejupa powinien poprosić, pewnie tak. Watson. Wemby, wiesz dobrze, że umiesz go bez problemu. Wiesz dobrze, Wemby, że mógłbyś go bez problemu tutaj zablokować, bez faulu. Mógł to zrobić bez problemu. Pudło tutaj.
Paul George trójka. Nie ma trójki, wow. Tak, trójka powinna wpaść bez problemu. Klay Thompson za dużo miejsca. I tak to się właśnie kończy, jak Klay Thompson ma za dużo miejsca. Trójka od Klaya. Zakładam, że wszystkie jego punkty to trójki. Choć nie, zdobył na pewno. Zakładam, że... To nieprawda, a nie, bo jeszcze end one tam miał chyba, który nie wykorzystał. Chyba tak to było. Więc chyba tak, przy 4 zdobył pewnie. Zakładam, że 3 trójki on trafił? Chyba 3 trójki trafił. Nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, w sumie zapomniałem szczerze. Jokić trójka. Nie trafia. Chyba mi zbiera. Mam jakieś przy sobie. Paul George, dobra. Paul George, pięknie. To właśnie trzeba było na prędkość, na szybkość pokonać Jokicia i to zrobił Paul George. Pięknie tam objechał koło niego i wszedł pod kosz. Prawie go tam Wemby miał. Jokic nie trafi, tak? Myślałem, że Jokic trafi, bo po prostu Wemby zrobił ten ruch, który mógł mu umożliwić potencjalnie zdobycie punktu, ale jednak nie. Trójka Wemby. I tak jest. Wiktor Wembanyama trójka. Mamy piątą asystę. Tutaj Denver wykombinuje. Klay Thompson pół dystans. I to wpada. Mam wrażenie, że Klay ich teraz dość mocno kieruje, bym powiedział, punktowo. Trójka, teraz chyba nie. Tak właśnie coś czułem, że to było zbyt wczesna decyzja na tą trójkę. Że się po prostu pośpieszył. Wemby, Jokic pod koszem ponownie. Jokic nie zdobędzie tych punktów. To jest naprawdę niesamowite, jak no, jaka jest dominacja pod tym koszem. Sochan, pięknie. To jest naprawdę, to nawet nie jest jakby walka równa, naprawdę. Po prostu Wemby niższy. Rzeczywistego prawdopodobnie MVP. W rzeczywistości prawdopodobnie nie Luka, tylko. No, Luka może. Ciężki wybór dla mnie między tą dwójką, ale wydaje mi się, że pewnie jednak Jokic wygra ostatecznie. A tutaj właśnie jest absolutna dominacja. Mamy zbiórkę, mamy. Paul George. Jeremy, wycofaj Jeremy na spokojnie, właśnie. Niestety mi tutaj. Zabrali tą piłkę, może górą powinien bardziej, nie wiem. Klay, dobre wejście, bo tworzy dobry layup. Naprawdę Klay ma dobry mecz tutaj. Klay naprawdę gra bardzo dobrze, nawet może jest najlepszym zawodnikiem, bym powiedział, w tym meczu. Paul George, jeszcze podanie do nas. Paul George teraz. Tylko właśnie niestety, a jeszcze ta piłka stracona. Nie rozegraliśmy tego tak dobrze, jak właśnie też mogliśmy. Aaron Gordon. D'Antoni Melton. D'Antoni Melton rzuca i D'Antoni Melton puduje z tą trójką. To miał być do Wiktora, nie ukrywam. Podwójny screen. Wemby ma miejsce, Wemby ma rzut, Wemby ma punkty kolejne. 66 punkt dla naszej drużyny, 18 punkt Wiktora. Punkty dla Nuggets, nie tym razem. To jest faul, tak. D'Antoni Melton nie próbował tam mnie, aby takkolwiek zatrzymać. Przepisowo czwarty faul, więc D'Antoni Melton pewnie, to od początku meczu, że on w minutę miałby dwa faule, więc on pewnie wróci na ławkę. Jak widać, z tym stronie jest na pierwszym miejscu, oczywiście, i to nawet nie jest blisko. Anthony Edwards praktycznie average 15 punktów mniej ode mnie, co jest absolutna nienormalną, można powiedzieć, przepaścią. To jest największa przepaść może od kiedy? Od lat Wilta może Chamberlaina? Nie wiem naprawdę. Nie wiem naprawdę kiedy ostatnio razem taka mogła być przepaść. Bo 15 punktów między pierwszym miejscem a drugim to jest ogromna różnica. Wemby to nie wiem, czy właśnie
Od razu to widać było, że to nie jest rzut, który powinien próbować. Wow, ale jub do Gordona i to się udało. Znikąd mam wrażenie. Klay dał radę jakoś to jeszcze zobaczyć. Arona Gordona i mu podać. Świetna, prawda, akcja Klaya. Wemby. Nie będzie narzucał Paul George. Co ja w tym momencie zrobiłem? Nie mam pojęcia, co ja w tym momencie zrobiłem. Ta piłka jakby mi kompletnie uciekła. To było bardzo dziwne. Nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie. Klay. Christian Brown, nie rzucam. Podwójne krycie na Klayu? Nie wiem. Nie wiem, właśnie jakby... Po co? Po co? Rozumiem, że jest dobry, ale jakby po co podwalać go na... za trójkę? Nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Nie jestem, nie byłem w ogóle fanem tego. Wydaje mi się też, jak bardzo jakby rzadko nie używam te screeny. Klikałem podania, ale za późno było widocznie, nie wiem, już nie chciał do mnie podać chyba. Troszkę się sypiemy niepotrzebnie, przez naprawdę niezbyt mądre decyzje. Teo Maledon. Aj, Gordon kompletnie jakby zostawił tej Solany za jakby, nie wiem, jakby, za, jakby jak, nie wiem, jakby nawet jak to określić. Jakby go zamurował dosłownie. Stanął w miejscu i nic nie ruszył się. Potrzebuje na pewno punktów. Faul ponownie, tylko że tym razem to nie jest... Ale to nie jest ten Melta, to jest Maledon, no ale nie obchodzi, kto nie będzie faulował. Mam wrażenie, że też ostatnio poprawiliśmy troszkę skutecznie. Mieliśmy taki shooting slump, można powiedzieć, jeśli chodzi o rzuty osobiste, gdzie naprawdę rzucaliśmy na nie najlepszej skuteczności. Ale teraz troszkę to się znowu to poszło w górę. 3 punkty przewagi, 3 minuty do końca tej trzeciej kwarty. I wracamy tutaj do gry. Nie ma Jokicie. Czy też Isaiah Hartenstein z 31 na numer 30? Tak, to jest Hartenstein. Uważaj na Klaya. Ich główne zagrożenie. Sean Brown, pół dystans, trafia. Paul George. Pięknie. Faul. Dobra, jest faul. Trzeci na Klayu. Kolejny zawodnik, który, tak samo D'Antoni Melton, ma troszeczkę tych fauli za dużo, jak na ten etap bym powiedział. Ale Klay zostaje dalej tutaj w tym meczu. Paul George trafia dwa rzuty osobiste. Peyton Watson, to jest faul. Ważne, że tutaj przynajmniej nie było end one. Że będzie dwa rzuty osobiste, a nie jeden plus punkty. Pierwszy faul Paula George'a w tym meczu. Peyton Watson już pudł na sam początek, więc już ten faul się opłacił, bo już będą mieli mniej punktów. I drugie, nie, myślałem że naprawdę, że to walnie, miałem wrażenie, że to właśnie uderzy w obręcz, ale jednak nie, niestety nie. To już widziałem jakby w powietrzu, że powiedzieć, że już po akcji będzie. Jak w ogóle miałem, proszę mi się pasek zielony pokażę, to już wiedziałem, że jest po mnie. Hartenstein. Mark Williams jest w stanie sobie z nim poradzić. Klay trójka. Klay nie trafia. Jest ósma zbiórka nasza. Mark Williams. Dobra, tutaj wejście pod koc. Hartenstein nas nie zatrzyma. 35 punktów mamy w tym momencie. Cały czas na dobrej skuteczności. To jest 78% skuteczności. Klay trójka. A jednak nie, Mark Williams zbiera. Paul George znajduje screena jednego. Paul George, szkoda, ale Mark Williams ofensywna zbiórka. Keldon Johnson trójka i to trafia. Keldon Johnson, duża trójka od Keldona, pięknie.
Hardenstein przy Keldonie. Ale jest Mark Williams ze Steelem. Mark Williams Steel. Nie udało się właśnie zrobić tak, jak to miało wyglądać. Mamy troszkę wcześniejsze do mnie podanie, no ale to nic. Mark Williams. Choć może jednak nie. Przecież nie myślałem, że miał mismatch, ale nie, to jest Hardenstein. Keldon kolejne punkty. Jednak, a jednak nie. Myślę, byłem tak, pewny, że nie wpadnie, potem wpadnie i znowu nie wpadnie, bo miałem wrażenie, że od początku była obcierka, ale potem widzę, że Keldon jeszcze leci po wietrzu i myślałem, że to jeszcze złapie, a potem zobaczyłem, że nie zapakował tego, że złapał to, ale nie zapakował tego. No nic. Keldon Jones, taka szybka akcja. Pięknie. I będziemy mieć ostatnie posiadanie. O to chodziło w tej całej akcji, żeby mieć ostatnie posiadanie. Taka akcja 2 for 1, żeby właśnie zdobyć jak najszybciej punkty i jeszcze potem mieć kolejną szansę. Clay. Wow, Collins i trafi. Wow, nie wiem, czy jest bardziej szokujące, czy się zdecydował na tą trójkę, czy się trafił, naprawdę. Za Collinsa kojarzymy, bo on w pierwszym sezonie z nami był w San Antonio. Nie ma faul, aj, liczyłem bardzo na ten faul. Liczyłem bardzo na ten faul, żeby Peyton Watson tutaj jakoś zahaczy. Koniec trzeciej kwarty. Jak na razie dalej ten mecz jest wyrównany. Cały czas nie wiadomo kto ten mecz ostatecznie da radę wygrać. 79-76 prowadzimy. No i zobacz, zobaczymy teraz co się wydarzy jak będziemy na ławce. 88-81. Dobra, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I wracamy do gry. Jeszcze my mamy też posiadanie. Kolejne dobre informacje. Wemby zdecyduje się na trójkę i to niestety nie udało się tutaj trafić, ale na to nic. Peyton Watson. Jokic, który naprawdę ma ciężkie życie, można powiedzieć, dzisiaj. Mamy dziewiątą naszą zbiórkę. Wemby, dobra piłka, Paul George, niestety nie, ale jeszcze zbiera. Liczyłem na podanie właśnie, czułem, że po prostu się śpieszy niepotrzebnie, zamiast zresetować tą akcję. Ten Melton. Wejdzie pod kosz. Dobra wybrana do końca. Nie trafia. Wemby zbiera. Wembanyama. No właśnie jakby... Ponownie. On tylko i wyłącznie rzucił to nie dlatego, że miał dobre miejsce. Nie miał jakby miejsca ten rzut, ale zobaczył niższe zawodniki. To jest mój problem, który mam do Wembiego z tym. Jokić do Browna. Oj, za łatwo. Jeszcze Wemby. Myślałem, że jakoś tam da radę. Niestety tak nie, 5 minut do końca, tylko 5 punktów straty mają do nas. A liczę właśnie, że tutaj Wemby zrobi od razu screena. Piłka jeszcze nasza. Dobra. Jeszcze Isaac Okoro, duża trójka. Isaac Okoro, pudło. Niestety pudło. To byłoby duże dla nas na pewno. Niby ja mam kryć Jokicia. Właśnie. Wolałem go przepuścić, zamiast sam przed potencjalnie go sfaulować i end one, żeby miał. Wemby. No właśnie tak wiem, to miał być Wemby, nie ukrywam, ale nie zbyt się tutaj wszystko potoczyło dobrze. Szybko Wemby tutaj chodzi z tym screenem. Nie, po prostu nie. Po prostu niestety nie udało się, ale prawie mu wybiłem tą piłkę. Peyton Watson, niestety trafia. Czułem, że nie zrobił, to nie Peyton, właśnie, dlatego właśnie to mi się pomyliło, bo myślałem, że to jest Peyton, dlatego właśnie przepuściłem go, nie ukryłem troszeczkę jakby. Faul, D'Antoni Melton, piąty jego faul, więc jeszcze jeden i wypada z meczu. Chyba bardzo rzuty osobiste ważne tutaj w naszym wykonaniu. D'Antoni Melton. Melton, dobra wybrona. Nie trafia. Sochan zbiera. Świetnie. Wemby.
Wiktor. Wiktor Wembanyama trafia. Super, Wiktor. Widziałem, że nie ma przy nim Jokicia, więc postanowiłem mu podać i uwierzyłem, że dalej to wykończyć i to zrobił. Uwaga na Kleja, uwaga na Kleja. Klej Thompson, pudło, pudło Kleja. Jokic przy mnie, więc wiedziałem, że muszę go tutaj na prędkość i to zrobiliśmy, pięknie. 41 punkt. Wiedziałem, że muszę go na prędkość pokonać i to zrobiłem. 6 punktów przewagi. 3 minuty do końca. Mierzyliśmy się z nimi w in-season turnamencie i tam też był bardzo równy mecz. Wemby block, Wiktor Wembanyama. Najlepszy obrońca na świecie. Ponownie to udowadnia. Melton, jeszcze Jokic, duża trójka, Nikola Jokic. Nikola Jokic, ogromna trójka dla Nuggets. Pięknie, ale jup, Wemby, kończy. Chciałem tak właśnie dość wysoko tego już po tego screena pójść, żeby mieć dużo miejsca. Wemby, nie dał rady, ale jeszcze tutaj Wembanyama jest po prostu niesamowity. Co on właśnie wyczynia, to jest po prostu nienormalne, naprawdę. Klej nas fauluje, jego czwarty faul. Ile on tych fauli, ile on tych bloków już ma? Wemby ma 7 bloków. 7 bloków. Jokic ma 11 punktów, 4 na 13. To jest destrukcja, naprawdę. Wemby niszczy Jokicia. Wemby niszczy Jokicia. Tutaj sobie nie trafiałem ten drugi rzut osobisty, dawno właśnie nie było pudła. Ale powiem tak, jeśli tam przed, nie wiem, załóżmy Jokic trafi teraz tego, jeszcze przed, nie wiem, game winnera, to cała ten jakby dominacja Wembiego pójdzie w niepamięć. Więc musimy do końca przed być skupieni tutaj. Duża trójka od nich, nie trafi, jednak byłem przygotowany, że powiedzieć, że nie trafię, byłem pewien, że nie trafi, wow. Ogromna trójka Hollinsa. Weź się pod kosz. Faul. Melton wypada z gry. Byłem gotowy tutaj bardziej na kolejnego alley-oopa z Wembym, ale mam wrażenie, że bardziej jakby skupili się właśnie na nim i mnie zostawili. Jest oczywiście z miłą chęcią. Nie muszą mnie dwa razy prosić, żebym zaatakował tutaj. Tu znowu pójdę niestety. Maldon. Nie wiem, czy powinni dawać do Jokicia, z jednej strony to jest dalej Jokic, a z drugiej strony jest absolutnie niszczony dzisiaj. O, teraz... Nie, po prostu nie. To jest po prostu nie twój dzień, Jokic. Musisz to zaakceptować. Paul George nie trafia. To byłby taki... To byłby rzut, po którym naprawdę czułbym się już dość pewnie. Jeśli wy mi chcecie powiedzieć, że mam kryć Jokicia, to was chyba na pewno pogrzało. Bo to nie ma sensu. Czemu mi tam dali faul? Co ja zrobiłem takiego, że tam był faul? Więc ja poczułem, że po prostu... Nawet nie ukryłem, że z miłą chęcią bym go faulował, gdybym wiedział, że nie trafi po prostu jeszcze. Dobra. 45 punkt jest. Szybka odpowiedź. 3 punkty przewagi. 55 sekund do końca. Denver mają piłkę. Time out Denver. Uwaga teraz tylko na Kleja na przykład. Maledon. Jokic. Maledon. Maledon. Uwaga jeszcze cały czas. Będą musieli rzucać. To będzie ciężki rzut do trafienia. Nie trafiają. Sochan zbiera. Dobra. Na spokojnie. Mamy dużo czasu. Wykorzystajmy ten zegar. Wykorzystajmy, że zegar jest naszym przyjacielem w tym momencie. Czas ogólnie jest naszym przyjacielem, można powiedzieć tutaj w sumie. Dobra. Oj, to nie... To...
Źle zrobiłem. Nie, nie wiem czemu miałem aby. Zwłaszcza, że mnie ten rzut nie był najgorszy. Nie wiem czemu chciałem jeszcze podać. Mój błąd. Mój błąd. Za bardzo się skupiłem na tym czasie, żeby jak najwięcej zdjąć z tego czasu. Dobra, 9 sekund mają na to, żeby potencjalnie, żeby maksymalnie to wyrównać. Klej, narożnik. No tak. Nie możemy tak robić, Nie możemy po prostu czegoś takiego robić. Ale nie... Nie wierzę naprawdę, jakim cudem ta akcja tak się to zakończyło. Ja nie mam pojęcia prawda, jakim cudem jeszcze by to trafili. No dosłownie po pierwsze, mój zawodnik stracił energię. Złapałem to, wszystko naprawdę by się skończyło perfekcyjnie tutaj. Czy mogę przejść tutaj do powtórki? Mogę. Zauważyłem właśnie tutaj miejsce, żeby wejść. Więc to jest dobry pomysł, żeby tutaj dostać piłkę. Ale jak mój zawodnik tylko dostał tą piłkę, od razu maksymalnie prędkość mu spada do zera. Zatrzymał się po prostu. A on po prostu miał łapać piłkę i cały czas biec. Ale czemu on nie posłucha mnie i się zatrzymał? To jest jedna rzecz. A po drugie, po prostu ten styl znikąd jakby. Znaczy, to nawet nie był styl. Mój zawodnik skozłał w jego kolana jakby. No po prostu to było okropne, co ta gra mi zrobiła naprawdę. To jest po prostu... Kompletnie ta sytuacja miała wyglądać inaczej. Kluczowa rzecz, która mi to wszystko zniszczyła, to że mój zawodnik się zatrzymał. On nie miał się zatrzymać, on miał dostać piłkę, dalej biec i byśmy trafili. Ale gra oczywiście ma swoje tutaj do powiedzenia. No i niestety gramy dalej, mamy dogrywkę. Jeremy Sochan, ale i poster na Gordonie. Przyjemny start dogrywki. Szkoda naprawdę. Kto ogląda MyNBA Spurs serię, widział też wiele razy tą trójkę z narożnika na zwycięstwo. Nie wiem czemu komputer jakby to lubi robić, a problem jest taki, że jakby można powiedzieć, obrona to po prostu nie widzi. Obrona tego niestety nie widzi. To jest duży problem. Dobra. Tam jeszcze do Okoro. Okoro, trójka i wpada. Isaac Okoro, ogromna trójka. Isaac Okoro, jesteś wielki. Ta trójka była naprawdę bardzo potrzebna. Nie, poznany Christian Jokic, nie jestem fanem. Nie trafiam, dobra. Ja tak właśnie próbowałem jakby balansować, właśnie, bo ja umiem przynajmniej balansować, a oni tam all-in, można powiedzieć, robią. Mamy wsad, mamy punkty, 47 punktów zdobyte. 5 punktów przewagi, dobra, jest dobrze. Jest dobrze ponownie. Uwaga na Kleja. Jokić. W końcu jakby wybrał coś innego, czyli wybrał jakby kontakt, żeby wyłapać na Wembim. Łapę za dwa rzuty. Nie, niestety nie. Czułem, że może teraz, ale źle czułem. Klej Thompson ma za dużo miejsca, ale nie trafia. Ale nie trafia jakimś cudem. Za późno. Ale czemu naprawdę jakby pomyślałem, nie, znaczy zrobiłem potem pomyślałem, jakby za późno zobaczyłem, że jest za późno. Za późno, tak jest, że za późno zobaczyłem, że jest za późno. Po części tak ma sens i masło maślane, ale tak jakby no, tak po prostu było. To będą punkty. 109-104. Jokić, Klej, trójka, Klej, nie trafia. Piłka będzie nasza. Oj, pośpieszyliśmy, dobra. To nic. Wemby. Isaac Okoro. Nie wiem, czy to była trójka, którą powinien rzucać właśnie. Przecież to podanie do Paula George'a mogło być lepszą po części opcją.
Nie to do końca. Wierzę w Wembiego, że ponownie wybroni Jokicia. Wembanyama. Wiktor Wembanyama. To jest Wiktor Wembanyama. To jest cały Wiktor Wembanyama. A to jest 50 point game w naszym wykonaniu. Timeout Nuggets. 111-104 prowadzimy. Chyba to zrobimy. Chyba będzie zwycięstwo w dogrywce. Miło się grało Denver, ale musicie uznać wyższość San Antonio Spurs obecnych mistrzów. Choć teraz, żeby Maledon rzucił trójkę, ale nie rzuca. Paul George. Jeszcze oddaj, właśnie oddaj Paul George. Uwaga Kleja, bardziej trzeba na Kleju skupić. Jokic pozwolone screen, pozwolone krycie i to jest duża trójka. A spróbujmy właśnie tutaj znaleźć sobie jakby szybko i teraz jeszcze uciekać. Chciałem troszeczkę pouciekać, bo jakby bardziej liczyłem. Ładno, na przykład łapie i fauluje. To jest bardziej, nie wiem, co jest bardziej niesamowite, że mam 50 prawie punktów triple-double, czy że już kiedyś to zrobię, jakby. To jest niesamowite. Pewnie nie będziemy już mieli, patrzę na to, że brakuje mi jednej asysty, ale to nic. Miałem już kiedyś, tak już mówiłem. Pamiętam, że w rocznicę śmierci Kobe'ego miałem 50 point game triple-double, więc fajnie, bo mieliśmy znowu oczywiście, ale już miałem. Klej trafia, wow. Teraz potrzebujemy dwóch rzutów osobistych trafić. Ten drugi jest ważniejszym rzutem. Jest pudło, no dobra, no dobra. Dobra wybrona. Pięknie. Odpłaciłem się dobrą wybroną, że nie trafiłem przedtem. Jeremy. Trafia. Dobra, przewagi mamy ich. Wierzę, że ich mamy już. Wierzę, że po prostu czasowo nie dadzą rady. Aaron Gordon. To jest pudło i to byłoby na tyle. 115-110. Wygrywamy po dogrywce z Denver Nuggets. Naprawdę fajny, emocjonujący mecz, który serdecznie udało nam się wygrać i to jest najważniejsze. Nie zapomnę Wembiego, co on zrobił, jak wziął do kieszeni Jokicia. No takie są fakty, że wziął Jokicia absolutnie do kieszeni. Mam wrażenie, że widziałem z jeden lub dwa matchupy, w których to Jokic wygrał. Z czego jeden to chyba był właśnie jak rzuty osobiste, jak wymusił po prostu faul, a nie dam, że go pokonam normalnie. Więc to był absolutnie legendarny też występ. Może nie legendarny, to jest za duże słowo, ale bardzo, bardzo dobry występ Wembiego, żeby tak jednego z najlepszych centrów w historii NBA, jednego z najlepszych zawodników w historii NBA tak złapać, wziąć aby do kieszeni, to jest naprawdę mega, mega rzecz. No, według mnie naprawdę te gold points powinny być więcej niż 60 tylko gold pointsów za 50 point game to jest mało, naprawdę bym powiedział. Jednak to nie jest takie proste, to nie jest jednak takie proste. Jakby to było takie proste, to by wiele zawodników to robiło. No dobra, więc po meczu z Denver pora na... Kogo my tam mamy w kalendarzu? Zerknijmy sobie tutaj. Portland. Z Portland właśnie już się dwa razy mierzyliśmy, więc dlatego spasuje, jeśli chodzi o ten mecz. 123-108. Wygrywamy tutaj 36 punktów od naszego zawodnika. Bucks też spasuje, nie ma Janisa, nie wyglądałem jakoś mocno, jest to mecz u nas. 173, co mój zawodnik w tym meczu odwalił? Aż się boję patrzeć, tak pozytywnie. Obstawiam 70 point game'a. 61, dobra. Spoko, oczywiście nie narzekam, jakby nie ukrywam, że jakby brzmi to absolutnie komicznie wręcz, ale jestem zawiedziony, jakby, może nie zawiedziony, ale po prostu spodziewałem się więcej, jak zawodnik, jak zobaczyłem ten wynik. Spodziewałem się po prostu więcej, ale tak. Kolejny do kolekcji, legendarny występ. Nie mieliśmy 50 point game'a triple-double, ale za to mamy 60 point triple-double. Czemu nie? 60 point triple-double. Też warto zobaczyć ponownie. Jeszcze mam tam mecz jeden na pewno do symulowania, ale ponownie warto sprawdzić sobie tutaj
niektóre rzeczy, na przykład właśnie award, nie award race, a stats na przykład. Tutaj ponownie sobie chcę przypomnieć, w miarę jeśli chodzi o 50 point games. Triple doubles też tak w ogóle też dawno nie sprawdzałem, ile mam triple doubles, bo dołożyłem dzisiaj dwa już, dwa chyba na pewno. Mam tych triple doubles... Ile? 18, dobra. 50 point games, wiemy, że mamy drugie miejsce i gonimy Wilta. Gonimy Wilta. 40 point games, mamy miejsce siódme. Mamy już więcej 40 point games niż LeBron James. Niesamowite. I spokojnie skończymy na przynajmniej drugim miejscu. Przynajmniej na drugim miejscu. Chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Game season, game playoffs season, tak. Ile 50 point games in one season? Czyli wyrównaliśmy nasz wynik, czyli poprzedniej sezonie też mieliśmy tyle samo, już dobra. To właśnie chciałem na to zerknąć. Grizzlies, tak już mówiłem, przesymulowałem, bo też mierzyliśmy z nimi, już jeśli dobrze pamiętam, dwa razy chyba. Porażka 154-135. Dopiero nasza siódma porażka w tym sezonie. Phoenix też przesymulujemy. 158-122. 50 punktów od Kobe'ego Jordana, standardzik. Kolejny 50 point game. Chase Center, tak, czyli zagramy właśnie ten mecz, zagramy, a ten przesymulujemy. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. A więc mecz, który... Kolejny mecz, tak jak z Denver, który się dość ciekawie zapowiada. New main quest, a więc jednak, właśnie tak już miałem mówić, że te questy czasami potrafią znikąd pojawić. I ten quest to będzie mecz z kim? To będzie mecz z Warriors. Dobra, outperform Steph i wygrać mecz. To będzie nasze wyzwanie na jutro, a teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!